Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Maciej, z tej strony. 19 zdanie z matury podstawowej, z matematyki, z poziomu podstawowego, z maja 2018 roku. No i co my tu mamy? Mamy tu proste zadanie 19, bo podstawowe takie zadanie o dwóch prostych, które są równoległe. Czyli mamy y równa się m plus 2x plus 3 i y równa się 2m minus 1x minus 3. No i kiedy dwie proste są równoległe? Jeżeli współczynniki kierunkowe, czyli to, co stoi przy x-ach, jest dokładnie takie samo. Czyli są równe. Odejmiemy sobie m, dodamy sobie jedynkę, czyli ta jedynka tu 2 plus 1, 3. 2m minus m, m. Podstawmy. M plus 2 to jest 3 plus 2 to jest 5. 6, no bo 2 razy 3 to jest 6 minus 1, 5. Tu 5 x-ów, tu 5 x-ów, równoległe, równoległe. Pasuje. Tyle, cała filozofia. Pytania w komentarzach, ale chyba dobrze zrobiliście, nie? No, jak zrobiłeś dobrze, to napisz, zrobiłem dobrze. A jak zrobiłeś źle, to napisz, zrobiłem źle. W komentarzach. Na razie.